podpisicie, jak pani podpisze, papierosem wszystko mnie częstował, proszę siadać elegancko. Ale my chcemy współpracy z panią. Jak pani będzie pracować z nami, mówi do pani, wyje, o pół zmniejszymy wyrok. Pani wyjdzie na wolność. Jak pani nie będzie pracować, to pani tu nie wyjdzie z więzienia. I tak katował, ale ja przecież jej współpracy nie podpisałam. To było jeszcze przed sprawą. Ale mój brat, jak wyszedł po 7 miesiącach, to do tej sprawy, to była sprawa, były te gończe listy rozsłane jeszcze przed rozprawą. A moja mama, wie pan, był taki adwokat Krycłowian, znaczy w Radomiu, w Warszawie, który był od tych spraw politycznych. I proszę pana, on mówi tak, przystąpi do sprawy, ale za każde prowadzenie sprawy, jakie wyjdzie, 600 zł od osoby. No weź pan po wymianie pieniędzy 6800 zł, to były straszne pieniądze. Panie, 120 zł to kosztował jej ich rower, panie. I, no ale musiało się jakoś to robić. Trochę się pożyczyło, trochę było dwie świnie, tam różne tego, no poszło to. No i po pół roku była sprawa. No i na sprawie jest rozpacz straszna, tak. Siostra, dało jej się, proszę pana, ukraść jeden rok. Pomylić ich z tym datą urodzenia. Bo ona była sądzona w KS-ie. Ale nie mogli, bo występowała jako 17-latka. To nie mogli jej dać KS-u. Proszę pana, jakby miała 18, to by jej dali karę śmierci. Bardzo to był dobry adwokat. I mama tego adwokata, bo tu była taka Czaplińska, to ona nic nie znaczyła przy takich sprawach wojskowych, nikogo nie obroniła. I ta mama moja się tak dobrze z nim rozmówiła i on przyjechał na tą sprawę, ten Krycłowian, jak się miały tą sprawę, jak prowadziłyśmy. Więc ten Bukała był głównym naszym od tego. Zasia sąd go postawił, posadził go i mówił tak, czy nas rozpoznał. On mówi, tak, rozpoznałem. To mówi, są te trzy siostry, z którymi pracowałyśmy od 40, mówi, 6 roku aż do 50. A to sędzia mówi, to w jakim by to kierunku było, jakście pracowali ze sobą. A to była taka silna skrzynka kontaktowa. Byłyśmy, mówi, mieliśmy taki silny wywiad, mówię. Udzielaliśmy wszelkiej pomocy, mówi. W pomocy, mówi, wyżywienia, w pomocy wszystkich spraw, mówi, wojskowych, cywilnych, mówi. No i jeszcze, mówi, mieliśmy taki wywiad, że jak zaszła potrzeba, to dostarczali nam, mówi, zachowywali broń, przynosili, przewozili broń, mówi, wszystko. No, i wszystko, mi taka skrzydła. A sędzia mówi, no tak, mówi, to były wychowanki, mówi, faszystowskiego bandyty Drągala, mówi. No i wtedy, wie pan, już sędzia, ale siostra się tak mądrze tłumaczyła. Moja, ja też znaczy, moje zeznania z siostrą się tak, że się ani ona, ani ja nie wydaliśmy, bo czym byśmy więcej coś powiedzieli, to byśmy tym więcej byli bici i tym więcej byłoby ludzi aresztowanych. A tak to wie pan, nikt nie był aresztowany, tylko ten Kołacz i Jan to go bili od razu, wiedzieli już wszystko. I później w więzieniu też go bili i on przecież tak się na nim mścił, że on w więzieniu zmarł, zamordowali go. W więzieniu. To był starszy człowiek już i przecież i on nie wyszedł z więzienia. No i to się tak wszystko, wie pan, wlekło. Bo już dalej nie mogli tego śledztwa ciągnąć, zakończyli to śledztwo nasze z siostrą i ze mną. I dopiero przywieźli nas, wie pan, przed Bożym Narodzeniem. A w tym śledztwie to się, jak się nas zabrały, ja to tylko byłam w wiatrówkach. Trudno jest wytrwać, gdy wszystko zdaje się stracone. Trudno jest marzyć, gdy marzenia twoje depczą. Trudno jest stać, gdy chcą cię rzucić na kolana. Marzyć o słońcu, gdy wokoło strug i deszczu. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Najbardziej były pokrzywdzone, największy wyrok to dostały panie Grzbik. No,
duży wyrok dostał pan Kowacz i nie zdążył go odsiedzić, bo zmarł w więzieniu w 7 roku pobytu. No i tato, który miał 11 lat pozbawienie mienia, no amnestia go objęła i odsiedział 2 lata. Dwóch musiało kontrolować, tylko można było powiedzieć, czy wszystko przy zdrowiu w domu. Koniec. Malina w lesie rozkwitała, Kalina malina w lesie rozkwitała. Nie jedna dziewczyna żołnierza kochała, nie jedna dziewczyna żołnierza kochała. Żołnierza kochała, żołnierza lubiła, żołnierza kochała, żołnierza lubiła. Do swego żołnierza liściki kreśliła, do swego żołnierza liściki kreśliła. W niedzielę rano, kiedy słońce wschodzi, a w niedzielę rano, kiedy słońce wschodzi, to ten młody żołnierz po koszarach chodzi, to ten młody żołnierz po koszarach chodzi. Po koszarach chodzi, ciężkie buty nosi, po koszarach chodzi, ciężkie buty nosi. Pana porucznika o przepustkę prosi, pana porucznika o przepustkę prosi.